Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w ten piękny dzień, chociaż wieje u nas wiatr strasznie dzisiaj, ale pięknie słońce świeci, a ja przylatuję tu z Wami z przeglądem nowości. Zobaczcie, jakie koszyki wjechały do Pepco, mniejsze i większe. Podejrzewam, że chyba jeszcze są, jest jeden rozmiar, przeważnie są trzy rozmiary. 20 zł kosztuje ten mały, ten kosztuje 25. Więc tak wyglądają. Już ja Wam wyciągnę i pokażę, proszę bardzo, z jednej strony, z drugiej strony. Więc można sobie takie zakupić i coś tam sobie włożyć. Zobaczcie, tutaj nawet jakbyście do tego dużego dwa jakieś kwiatki postawili, to też będzie fajnie to wyglądało. No i oczywiście jeszcze są inne nowości, typu podkładki na stół, dwie sztuki 15 zł, takie kolorowe. One są właśnie z tej nowej kolekcji. No i pokażę Wam jeszcze raz, bo już jak tu wisi tak pięknie, to Wam pokażę. Taki listek dekoracyjny, 12 zł kosztuje, ale powiem Wam, że jakbyście chcieli na przykład powachlować się, to też da radę. Także dwa w jednym. Świeczki. I świeczki, one są pachnące, jeszcze zaraz sobie tu sprawdzę. Kosztuje 15 zł jedna i zaraz niuchnę, tak, one świecą, chciałam powiedzieć, one pachną. Jest, jak widzicie, zielona, niebieska i różowa. Bardzo fajnie wyglądają, później możecie sobie po prostu to przelać gorącą wodą i wykorzystać ten słoiczek drugi raz. Dobra, tutaj chyba z tej półeczki będzie już wszystko. Jak widzicie, wjeżdża bardzo dużo zabawek dla dzieciaczków, jakieś walizki na wyjazdy. Zobaczcie, już blisko lato. Mam nadzieję, że szybko ciepło się zrobi, bo już bym chciała, żeby było tak cieplutko jak ostatnio. Było u nas chyba 26 stopni i wchodziłam w sukience, więc czekam na to naprawdę z niecierpliwością. A dzisiaj musiałam założyć kurtkę ciepłą, jak widzicie, grubą, zimową. Dobra, mamy tutaj kubeczki. Kubeczki są za 8 zł, takie ciekawe, duże. I są jeszcze tutaj obok w kropeczki. I chyba z kubeczków nie, już widzę. Jeszcze będą w kwiatuszki, więc już Wam pokazuję. Myślałam, że już nie będzie nic, ale jednak są, więc Wam pokażę. No i tutaj jest taki biało-różowy, jak widzicie. I za chwilę Wam pokażę jeszcze drugi kolor. I ten kosztuje 12 zł. Ten kosztuje 12 zł, ten też kosztuje 12 zł, tylko tu pokazuję Wam kolor. Proszę bardzo, tak się prezentuje biało-niebieski. No i tutaj Wam tak, a bo zobaczcie, one mają w ogóle, tutaj ma kwiatki na środku, a tutaj od góry, więc troszeczkę inny jest. I tu chyba będzie już stąd wszystko. Już więcej kubeczków nie będzie. Tu Wam jeszcze pokażę szklanko kubek. One są bardzo fajne, tylko uważajcie, jak sobie zalejecie coś gorącego i złapiecie za szklankę i no, szklanka jest zimna, bo to jest podwójna ścianka i można się poparzyć. Ja mam taką bez ucha i już nieraz się poparzyłam. 15 zł kosztuje, nie wiem czy mówiłam, ale jak nie mówiłam, to już wiecie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, do komentowania, do udostępniania, a jeżeli macie ochotę posłuchać mnie we vlogach, to wczoraj właśnie wrzuciłam vloga, co kupiłam w Pepco, jakie łóżko kupiliśmy do sypialni, także zerknijcie sobie, bo są naprawdę fajne rzeczy. No i jeszcze oczywiście coś... No nie powiem, zobaczycie sami we vlogu. Lecimy na następną półkę i tu mamy, zobaczcie, poduszki. I my mieliśmy już poduszki takie z myszką Miki. Tamta na przykład z tyłu, co tam jest, zaraz Wam ją pokażę. Tej nie widziałam u nas, ale one są naprawdę fajne. Ta kosztuje 35 zł, ale warto, słuchajcie. Ona, jak ją naciśniecie, to ona tak wraca. Ja mam dla chłopaków, dla swoich chłopaków do samochodu dwie takie, tylko całe czarne. Tu jest z Barbie, tej też nie widziałam, nie wiem czy to przychodzi po prostu, w tamtym roku puścili tą kolekcję i to idzie do nas powoli wszystko, więc tak, też Wam pokażę, nie wiem czy to jest jakaś teraz tutaj nowość, czy to po prostu wypuścili wtedy. 35 zł kosztuje, ja Wam teraz pokazuję, bo u nas nie było, nigdy nie widziałam tych poduszek różowych, więc tak. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj, to są chyba do szklanek, zamraża się, nie wiem, dajcie znać w komentarzu. 6 zł to kosztuje, 6 sztuk, więc po złotówce jedno. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Jeszcze mamy tutaj kosmetyczkę, o i powiem Wam, że aż z chęcią zobaczę jak w środku to wygląda. 30 zł kosztuje,
bo ja ostatnio pokazywałam Wam haul zakupowy z Temu i właśnie zamówiłam dla mojej córci taką kosmetyczkę w kolorze czarnym i ona tam naprawdę była za grosze. Nie pamiętam ile, jeżeli ktoś ma ochotę, to tam sobie wejdźcie, bo ja pokazuję te wszystkie rzeczy. Naprawdę megaśny haul, że chyba film wyszedł prawie pół godziny, więc jeżeli macie ochotę, to sobie tam zerknijcie. I tutaj, słuchajcie, chcę tylko zobaczyć, czy tutaj jest po prostu tak jak w tamtej. Tak, tutaj są różne takie przygródki, jak widzicie, więc możecie sobie tak tutaj wszystko powkładać. My mamy czarną. Ok, zapakuję to wszystko z powrotem, a swoją drogą, słuchajcie, byłam dzisiaj na zakupach i zrobiłam fajne zakupy i takie kwiatowe i coś do domu, coś takiego teraz na topie, więc będę składać vloga i na dniach wyjdzie następny vlog, więc zapraszam Was do oglądania. A tak a propos, to byłam w Biedrze i w Biedrze są fajne rzeczy. No to w sumie to prawie wszystko jest z Biedry, jak lubicie chodzić tam na zakupy. Czekajcie, jeszcze zerknę, trzy dyszki, no trzy dyszki. Kurczę, nie pamiętam ile tam ta kosztowała, ale to po prostu jakieś grosze na tamtej stronie, to w ogóle jakieś grosze, a wiadomo, że to, te rzeczy, które są tutaj, to one są po prostu z jednej hurtowni. Wiecie o co chodzi, nie? Bo niektórzy mówią, że nie kupują z tamtej strony, bo to tam Badziewie i tego, a tutaj w Pepco też mamy te rzeczy stamtąd, więc to wszystko z jednej hurtowni i tu i nie rozwijam się tutaj dalej. Oczywiście może nie wszystko, ale akurat myślę, że te kosmetyczki to na jedno kopyto. Dobra, jak widzieliście, jest dużo zabawek w Pepco, ale lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Szukamy jakichś pięknych, ładnych doniczek. Ostatnio wjechały, to Wam pokazałam, nowiuśkie, o ta jest jedna i jeszcze jedna była z podstawką, przepraszam. No ale ta też wjechała z powrotem do nas, więc warto ją pokazać. Tu możecie sobie włożyć jakiegoś takiego na przykład patyczaka. Ja mam patyczaka i fajnie to wygląda. Szkoda, że nie są białe, nie? Ja tak za bardzo nie jestem za twarzami, ale jedną czy dwie? Dwie mam w domu i akurat właśnie mam takie fikuśne kwiaty wsadzone, że fajnie to wygląda. Oczywiście przeceny 25 zł z 50 możecie kupić sobie taką trawę. Nie ma problemu, można sobie poobcinać te, które się powyginały i będzie jak nowa, bo może ktoś się zrazić do tego. A nawet nie wiem, czy gdzieś nie widziałam, że ktoś wsadzał to do takiej ciepłej wody, ale wątpię, że to podziała, bo ja swoją trawę myję właśnie w takiej ciepłej wodzie i to nie działa. Wiszą jak wisiały. 8 zł kosztują te sukulenty. Nie wiem, co kto miał w głowie, wymyślając taką dekorację. No, ale wymyślili, więc Wam pokazuję. Z łazienki oczywiście, oprócz tych dozowników przeźroczystych i kubeczków, nic więcej nie dostawili. A mamy tutaj lampy. Tą lampę Wam pokazywałam, ale zobaczcie, 40 zł kosztuje, a wjechała również taka beżowa. Mi się wydaje, że ta chyba beżowa ładniejsza. Jak widzicie, tak się prezentuje. Też fajnie wygląda, zobaczcie. Jak ktoś ma taki styl w domu, to też fajnie to będzie wyglądało. Tutaj pod spodem jest taka. Tutaj tylko żaróweczkę dokupujecie i już. Klimacik się robi, jak tak lampeczka się zapali w domu, to już taki klimacik jest, nie? Okej. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Zegarek za 12 zł. No i panna Marianna, która sobie tutaj tańczy, też za 12 zł. Z przeceny. Idziemy dalej i dalej Wam też pokażę coś. Pokażę Wam wazon, po prostu pokażę Wam wazon, nie będę komentować, ale pokażę Wam, bo niektórym się takie rzeczy podobają. Możecie sobie kupić po prostu z tymi sukulentami na przykład, nie? Do kompletu. 17 zł kosztuje ten wazon, więc tak to wszystko tutaj się prezentuje. Może ktoś sobie kupić łabądka albo taki piękny lampion. Lampion, dobrze mówię? 50 zł kosztuje, naprawdę bardzo fajnie wygląda i jest duży. Jest duży, tylko powiem Wam, że nie wiem, czy tu z tyłu szybkę ktoś wybił? Chyba wybił, bo mi się wydaje, że powinna być też z tyłu, nie? Raczej powinna. Więc pamiętajcie, że jak takie rzeczy widzicie, to biegnijcie i przy kasie macie na pewno jakiś rabat. Szklaneczki zostały już tylko niebieskie. Ostatnio Wam pokazywałam tą nową kolekcję, zobaczcie. Kwiaty zostały już bez tych donic, które tutaj były. Więc szybko to wszystko znika tutaj z półek. 15 zł kosztuje taka świeczka, ona jest zamykana. Zobaczcie, jak nie chcecie czuć tego zapachu, zamykacie i już.
No i po prostu będzie, mi się wydaje, że bardziej intensywniej pachniała, jak ona będzie zamknięta. Są dwa, że tak powiem, zapachy. No i ta girlanda. Ta girlanda kosztuje 15 zł 155 cm i ona wygląda tak. Tutaj fajnie jest powieszona i fajnie mogę ją Wam pokazać, bo niektórzy, w niektórych sklepach wisi po prostu od góry do dołu i ciężko to jest pokazać. A tutaj widzicie, jak to wygląda teraz powieszone w taką podkowę jakby, nie? No i tutaj co tu my jeszcze mamy? Jeszcze są lampeczki, ale naprawdę bardzo dużo rzeczy jest na przecenie, więc lećcie na zakupy. Ja już byłam. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.